Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym Państwa zaprosić do najstarszego metrykalnie miasta w Polsce, do pięknego Kalisza, drugiego największego miasta w Wielkopolsce, by opowiedzieć o historii Kalisza, o wielokulturowości, ale przede wszystkim o inwestycjach, które poczyniliśmy w ostatnich latach. Szanowni Państwo, miasto Kalisz, oczywiście najstarsze metrykalnie miasto, Klaudiusz Ptolemeusz zaznaczył to miasto jako Kalisja na trasie handlowej. Dziś tak naprawdę mówimy tutaj o szlaku bursztynowym. To też słynna ulica, którą można przejechać i dowiedzieć się też, którą otacza piękny park Przyjaźni. Ale przede wszystkim Kalisz to miasto, gdzie wpływa rzeka Prosna trzema odnogami. Historia tutaj jest bardzo ciekawa, bo jedną z tych trzech odnóg w okresie okupacji zasypali książkami i gruzem Niemcy. W mieście Kaliszu, bo Kalisz słynie z tego i podkreślamy to za każdym razem, to ta wielokulturowość. To tutaj w okresie jeszcze przedwojennym zamieszkiwało ponad 30% społeczności żydowskiej, społeczność prawosławna i Polacy. I to też powodowało, że wiele tu projektów, wiele tematów potrafiono, to też pokazuje na tą wielokulturowość, rozwiązywać. Po wojnie oczywiście, czy w okresie wojennym, społeczność żydowska została stąd wywieziona. No i ten Kalisz, którego losy były bardzo różne, bardzo tragiczne, bo przypomnę tu sierpień 1914 roku i spalony Kalisz. Ten Kalisz się odbudował w okresie powojennym. Przywrócono tutaj tą zabudowę bardzo ciekawą, trzykondygnacyjną tych kamienic z rynkiem, z ratuszem. No i nie ukrywam, że Kalisz pięknieje z roku na rok. Wygląda coraz piękniej, bardzo zielony, o czym świadczą kolejne nasadzenia, kolejna roślinność. No i dbanie o to, co stanowi spuściznę. Bo to, co w Kaliszu, to oczywiście wszystko najstarsze. Najstarszy park miejski, piękny, park Przyjaźni, który powstał po oczywiście takim przemyśle. Przecież to tam wydobywano glinę na potrzeby cegielni. Dzisiaj już ten park wygląda całkiem inaczej. Zabudowa w takim właśnie w podkowie, jak popatrzy się z góry, chociażby z wieży ratuszowej, widać tą starą zabudowę tego miasta Kalisz, czy choćby na widokówkach, które warto zobaczyć, jak ten stary Kalisz wyglądał. No i poszczególne elementy, nad którymi pracujemy, to znaczy rewitalizujemy poszczególne ulice, chociażby płytę rynku, o której powiem za moment. Ale Kalisz to także miasto, gdzie wiele znanych osób w swojej historii, można powiedzieć, dopisało swoją historię do naszego miasta, jak Maria Dąbrowska, Maria Konopnicka, Adam Asnyk, Ptaszyn Wróblewski, choćby inne osoby, które dzisiaj, czy Mieczysław Szcześniak, to jest osoba, która za miesiąc będzie mogła tutaj w Kaliszu na rzece Prośnie, będziemy mogli ją posłuchać z Filharmonią Kaliską, która parę lat temu zdobyła nagrodę Grammy razem z Andy Beckerem i Pawlikiem. Więc tych postaci, które przewijało się przez to miasto, było bardzo wiele. Można powiedzieć, że miasto Kalisz było taką drogą, albo może drogowskazem dla ich dalszej kariery i twórczości. Natomiast to, co widzimy wjeżdżając do Kalisza, to widzimy wyremontowane ulice, wyremontowane drogi, no i ta rewitalizacja, przebudowa placu głównego rynku, na którą tak długo, można powiedzieć, czekali nasi mieszkańcy. Była to oczekiwana inwestycja, która doszła do skutku. Rewitalizacja, która będzie kosztowała ponad 20 milionów złotych. No ale w związku z tym, że jeżeli mówimy o Kaliszu jako najstarszym mieście, cokolwiek tutaj chcemy remontować, natrafiamy na różne zabytki, relikty dawnej historii, dziejów tego miasta.
Poza tym, że możemy oczywiście zobaczyć i dowiedzieć się o dziejach historii naszego miasta, zwiedzając ratusz, który oprócz tej funkcji typowo jako zakładu pracy samorządowej, no to także ma u siebie możliwość zwiedzenia od piwnic do wieży ratuszowej i poznania historii i dziejów naszego miasta. Natomiast płyta główna skrywa wiele tajemnic. Właśnie w tej chwili przed wejściem do ratusza odkopaliśmy pozostałości kamienic. Było ich bodajże 3 i te mury, te sklepienia pokazują właśnie ten przedwojenny, jeszcze przed 1914 rokiem, główny rynek, jak on wyglądał, jaka to była zabudowa. W tej chwili to archiwizujemy, fotografujemy, opisujemy na wniosek oczywiście konserwatora, który ma nad tym pieczę. No będziemy zasypywać i będziemy dalej budować, poprawiać tutaj infrastrukturę, czyli przebudowywać tak zwaną płytę głównego rynku, bo to jest istotne. Przebudowa będzie polegała na wielu etapach, to znaczy będziemy wymieniać całą kanalizację, deszczówkę. Oczywiście płyta głównego rynku, która będzie atrakcyjna i to, co jest dzisiaj najistotniejsze, bo wszyscy jesteśmy bardzo eko, będziemy do tych 16 lip, które otaczają ratusz, będziemy kolejne 16-18 drzew dosadzać tak, żeby ten plac był i piękny, ale także zazieleniony, żeby także dał schronienie, czyli zacienienie tych miejsc w okresie dużych upałów. Ale oprócz rewitalizacji to także przebudowa dróg, albo bardzo ulic. O tym chciałbym powiedzieć, bo oprócz tej słynnej 450, którą tutaj wjeżdżamy od strony ulicy Łódzkiej, ulicy Częstochowskiej, to także tutaj przebudowa ulic Zamkowej, Śródmiejskiej, Piskorzewskiej. To są takie ulice, które tutaj są związane właśnie z płytą głównego rynku. Tutaj zrobiliśmy wiele nasadzeń nowych, czy krzewów, bylin, ale także drzewa w donicach. No i widzimy to, co chcieliśmy zachować, to ta oryginalna, stara kostka brukowa, która tutaj no, jest elementem stałym i elementem pewnej historii naszego miasta. Ale chyba najpiękniejszą rzeczą, którą udało nam się, inwestycją, którą udało nam się zrealizować, to są planty z pomnikiem Adama Asnyka. Tuż obok liceum Adama Asnyka, to także najstarsza szkoła w Kaliszu. I te planty, które powstały właśnie o tym, co powiedziałem wcześniej, o czym wspomniałem wcześniej, tam przepływała ta piwonka zasypana właśnie książkami, gruzem. Powstały piękne planty, zrewitalizowaliśmy, dosadziliśmy kilkaset krzewów, drzew, roślin. Wymieniliśmy całą taką małą architekturę ogrodową, parkową. No i planty wyglądają dzisiaj pięknie. Zachęcam wszystkich, żeby tych, którzy odwiedzają nasze miasto, żeby właśnie się przejść, zobaczyć. Tam jest też pomnik książki, to też właśnie powstał wobec tych wydarzeń zasypania książkami i gruzem tej rzeki. Kalisz pięknieje, Kalisz oprócz tej wielokulturowości to oczywiście ma wiele katedr. Jednym z tych takich ważnych jest Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa i obraz Świętej Rodziny, czyli ten rdzeń sakralny. Jest skarbiec, jest tutaj największa kolekcja w Polsce szat liturgicznych. Warto zobaczyć, warto odwiedzić i zapraszam wszystkich chętnych do i zainteresowanych właśnie najstarszym miastem w Polsce, leżącym w południowej Wielkopolsce. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.